Koptacja.pl. Jedyny wyjątkowy portal o tematyce dance. Muzyka na żywo, czaty, najważniejsze informacje, newsy, koncerty. Wszystko to na stronie jedynego w Polsce radia z muzyką dance i disco polo. Wejdź koniecznie www.diskostacja.pl. Koptacja.pl. Witam kochani po króciutkiej przerwie. Moi drodzy, mamy już zwycięzcę. Osoba, która jako pierwsza napisała do mnie SMS-a o treści DS, zaraz otrzyma ode mnie płytę Etny. A zwycięzcą jest początek numeru 501, a końcóweczka 981. Moi kochani, ja przypominam, że ja cały czas również czekam na wasze pytania, wasze pozdrowienia. DS. Wasza wypowiedź pod numer 72212. No ale ja właśnie się doczekałam waszych pytań i kolejne pytanie do Etny. Droga Etno, co zainspirowało cię do napisania piosenki Niewolnicy? Niewolnica. Niewolnica. Moja miłość, moje szczęście, ponieważ jestem niewolnicą mojej miłości. I życzę każdemu z was, moi drodzy, szczęścia w miłości i bycia w roli niewolnicy. To jest wspaniałe uczucie. Powiem ci szczerze, że zazdroszczę. Ja takiego uczucia niestety nie mam. Mam nadzieję, że jesteś jeszcze młoda, wszystko przed tobą. Mam nadzieję. Kto pisze takie fajne teksty i takie fajne pomysły na nie? Mój synek bardzo lubi twoje piosenki. Dałabyś mi jedną. Pozdrawiam was, Sylwia. Damy płytkę, co? Pewnie, że damy. Jak najbardziej. Oczywiście. Z dedykacją, zaraz podpiszę. Oczywiście, zaraz będę dawała autografkę. Kto pisze, tak jak powiedziałam wcześniej, ja sama życie dyktuję scenariusz do tych tekstów i czasami powstają one w takich zupełnie warunkach nieoczekiwanych. Gdzieś, nie wiem, stoję na przejściu i szybko wyciągam kartkę, notuję, a czasami siadam po prostu z pomysłem. Generalnie zapisuję zawsze wszystkie myśli, które przychodzą mi do głowy, bo potem ich mogę nie pamiętać. Cześć, masz bardzo dobre pomysły, a my was teraz zapraszamy na kolejny teledysk. Czasem trudno zrozumieć, że
ja cały czas czekam na Wasze propozycje, czyli pytania do Etny, des.waszawypowiedź pod numer 72212. No i kolejny konkurs dla pierwszej osoby, może dla dwóch pierwszych osób, które napiszą do mnie SMS-a o treści DS pod numer 72212, otrzymają ode mnie nagrodę. I kolejne pytanko. Dlaczego w teledysku Dziadek występuje Bogdan Łazuka? Pozdro dla prowadzącej i fanów disco stacji. Dlatego, że uważam, iż świetnie odegrał tą rolę, ale pewnie chodzi tutaj o to, dlaczego akurat wybór padł na pana Łazukę. Ponieważ dla mnie jest to ikona polskiego kina, duża część naszej kultury kinowej. I dlatego wybór padł na pana Łazukę. Uważam, że kapitalnie odegrał rolę Dziadka. Jestem tego samego zdania, zgadzamy się. Zrobił wszystko w scenariuszu, co sobie wymarzyłam, jak chciałam, żeby ten teledysk wyglądał. Świetnie mi się pracowało z profesjonalnym aktorem. Zresztą to była pierwsza moja jak dotąd możliwość współpracy z profesjonalnym aktorem na planie. Wspaniale było, naprawdę. I bardzo się cieszę. Był to bardzo, bardzo trafny wybór. Jesteśmy tego samego zdania. Z kim chciałabyś nagrać piosenkę? Proszę o płytę z autografem, Artur. Oczywiście zaraz otrzymasz od Edny płytę z autografem. Z kim? Ojejku, z Andreą Bocelli. Tak, a na przykład jeśli chodzi o muzykę disco polo, masz jakiś swój ulubiony zespół? Współpracujesz z zespołami disco polowymi? Generalnie współpracuję. Wiele zespołów, wielu wykonawców muzyki disco polo pochodzi z mego miasta rodzinnego, Białegostoku. Bywa tak, że się spotykamy, utrzymujemy kontakty, natomiast czy współpracuję? Do tej pory nie, dlatego że mam jakiś tam, nie wiem, jeden duet chyba w swojej karierze, który miał miejsce, natomiast tak generalnie nagrywam projekty indywidualne, a z kim chciałabym, nie zastanawiałam się nad tym, chyba nie dążę do takich duetów, aczkolwiek jestem otwarta na propozycje, gdyby ktoś mi zaproponował, mogłabym to rozważyć, natomiast ja sama, to chyba mężczyzna powinien zdobywać kobiety, a ja jestem kobietą, nas jest niewiele w świecie disco polo. Oczywiście, jestem otwarta na propozycje. To w takim razie, moi drodzy, zapraszamy Was serdecznie na kolejny teledysk. Dla ciebie.
No i kochani, mam kolejnych zwycięzców, którzy zaraz otrzymają ode mnie płytę. Pierwsza osoba, która otrzyma ode mnie płytę, początek numeru 505, końcóweczka 633, płyta. Druga osoba, początek numeru 513, końcóweczka 404. Gratulujemy, otrzymujesz od nas tą płytę. I słuchaj, kolejne pytanko, do kogo chodziłaś na naukę tańca, bo masz bardzo fajne układy, Aneta. Od razu mówię, że nie jestem tancerką, bardzo często mnie przedstawia się jako zawodową tancerkę. Mam za sobą 8 lat ogniska baletowego, ale nie jestem absolutnie zawodowym tancerzem. Natomiast układy choreograficzne rzeczywiście są ambitne, ponieważ współpracuję ze szkołą Fair Play Crew, która to świeci talentami w pewnym tanecznym show. I w związku z tym, dlatego te choreografie są takie, a nie inne, świetnie mi się z tą szkołą współpracuje, ponieważ ja lubię wszystko mieć dopięte na ostatni guzik i bardzo się cieszę, że ktoś to docenił. Dziękuję. Również to doceniamy. Ile czasu zajęło Ci nagranie nowej płyty? Proszę o płytę pozdrowienia dla Sandry i Etny. Również pozdrawiamy i dostajesz oczywiście płytę. Tak jak wcześniej powiedziałam przy okazji tańca, tak samo i z płytą. Zawsze jeżeli coś robię, to staram się to robić profesjonalnie, jak najlepiej potrafię. Płytę długo nagrywałam, ponieważ trwało to z półtorej roku. Teksty, linie melodyczne, potem ubranie tego w harmonię, tworzenie aranżacji, zgrywanie wokali, także naprawdę to była taka długa praca, ale uważam, że opłacało się, bo płyta jest bardzo dopieszczona i bardzo jestem z niej dumna. Moi drodzy, w takim razie my Was zapraszamy serdecznie na kolejny teledysk. Przypominam, że ja cały czas czekam na Wasze pytania, propozycje, pozdrowienia, życzenia. Wysyłajcie mi swoje SMS-y o treści DS pod numer 72212. Słuchaj, dowiedziałam się, że startujesz w jakichś wyborach. Nie byle jakich. No właśnie. W wyborach parlamentarnych, które już przed nami niedługo. Startowałam
w tamtym roku do Sejmiku Wojewódzkiego. Co prawda nie udało mi się, ale i tak ogromnym sukcesem była ilość zdobytych głosów. Dziękuję moim wyborcom za te liczne głosy. Startuję w tych wyborach do parlamentu. Chciałabym być głosem kobiet, mam. Kobieta, kiedy wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, ma mnóstwo obaw o dalszy rozwój swojej kariery zawodowej. Również chciałabym być głosem młodych ludzi. Mam styczność z masą młodych ludzi podczas swoich koncertów. Mówią mi o swoich problemach, o swoich marzeniach, żeby po prostu ludzie młodzi mogli spełniać swoje ambicje i marzenia, plany zawodowe w naszym kraju. Jeśli macie ochotę oddać na mnie głos, numer 13, Joanna Kaczanowska. Moi drodzy, oddajemy głos na Etnę. Moi drodzy, wysyłamy swoje również propozycje, bo ja cały czas czekam na wasze pytania. Wasza wypowiedź pod numer 72212. Czy planuje pani nakręcenie jakiegoś nowego teledysku? Tak, oczywiście. Moja praca wiąże się non-stop z pracą na planie teledysku w studio. Teraz będzie to może nie tyle, że realizacja, ale widzowie, fani będą mogli zobaczyć najnowszy teledysk do utworu Studenteczka. Ten klip jest już zrealizowany, czeka tylko na swoją premierę i to będzie niedługo. Teledysk znowuż z uśmiechem, z lekką dozą ironii, tak jak dziadek, także mam nadzieję, że będzie się wam podobał. Ja już się nie mogę doczekać, nie wiem jak wy, mam nadzieję, że wy również. Słuchaj, to w takim razie zapraszamy teraz na kolejny teledysk. Będzie miała jutro smak, nie wie nikt.
drodzy, pamiętajcie, że czekają na Was bardzo fajne nagrody, oczywiście w postaci płyt Etny, a ja Was teraz, moi drodzy, zapraszam na króciutką przerwę. W moim życiu.